Rozmowa Piątkowskiej, witam Państwa. Dziś z naszymi kamerami gościnnie znajdujemy się w Kownatach Rzędowych, a naszymi gośćmi są panie z Koła Gospodyń Wiejskich Czerwone Korale, na czele z przewodniczącą, panią Marzeną Gross. Witam serdecznie, pani Marzeno. Witam. Pani Marzeno, chciałabym, abyśmy naszą rozmowę rozpoczęły trochę od historii tego koła. Proszę nam powiedzieć, jak to się stało, że je założyłyście i skąd pomysł zaczerpnięty na założenie Koła Gospodyń Wiejskich? Nasze Koło Gospodyń powstało w sierpniu ubiegłego roku. Zdecydowałyśmy się je założyć, ponieważ zależy nam na tym, aby zintegrować mieszkańców naszej wsi, sprawić, żeby ludziom chciało się wyjść w ogóle z domu i po prostu zrobić coś dla siebie i dla mieszkańców, a przy okazji dobrze się przy tym bawić. Obecnie koło ile liczy członkiń? Bo rozumiem, że same kobiety na razie należą do koła. Nie, już się zmieniło, tak? To proszę jak najszybciej mówić to naszym widzom. Obecnie w kole jest 51 osób i w tym mamy 8 panów, którzy niedawno dołączyli, w tym roku dopiero. I panowie bardzo nas wspierają i pomagają nam we wszystkim, co robimy. I do koła może przystąpić każdy, kto zadeklaruje czynny udział w realizacji celów koła. Musi mieć poparcie przynajmniej 2 członków koła, a zarząd po przyjęciu uchwały przyjmie ich w swoje szeregi. Pani Marzeno, ale muszę zapytać, bo ostatnio jak rozmawiałyśmy, to chyba jeszcze wiem, że panowie chcieli dołączyć do tego koła. Ciężko było ich przekonać, czy sami z siebie tak przyszli i stwierdzili, że a jednak kobiety jesteście aktywne, widzimy, że działacie i chcemy wam pomóc. Jak to wyglądało? Trzeba było się trochę z nimi namęczyć i przekonać, czy jednak to oni wyszli z tą inicjatywą? Oni wyszli, bo i tak nam pomagają, stwierdzili i tak, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu ich zapisać. Sami chcieli. Istniejecie od? Od sierpnia ubiegłego roku. Ile wydarzeń już za wami? Bo tak jak już, drodzy Państwo, mówiłam i zapewne też widzieliście na naszej stronie telewizyjnej czy na Facebooku, że panie aktywnie działają i w tych niektórych wydarzeniach mieliśmy tą przyjemność brać z nimi udział. Pani Marzeno, jeżeli chodzi o wydarzenia, w którym jako koło braliście udział, dużo ich było? To znaczy, pierwsze wydarzenie, jakie zorganizowałyśmy, to było na rozpoczęcie naszej działalności. Taki piknik interakcyjny dla całej naszej wsi. I było bardzo dużo osób. Później uczestniłyśmy w 2 jarmarkach bożonarodzeniowych. W tym roku już był bal karnawałowy i choinka dla dzieci. Czy jest jakieś takie wydarzenie, które wspominacie z łezką w oku, a może wręcz przeciwnie? Bardzo długo się do niego przygotowywałyście i było dosyć stresujące. No pierwsze, bo nie wiedziałyśmy, jak to w ogóle wypadnie, czy ktoś przyjdzie w ogóle i tak dalej. Także pierwsze było najbardziej stresujące. Ale tak jak pani mówi, frekwencja zaskoczyła. Tak, tak bardzo. Pani Marzeno, a jakie macie plany związane z dalszą działalnością? Bo wiemy, że na tych kilku wydarzeniach nie poprzestajecie i chcecie ciągle działać, aktywnie działać i się rozwijać. Chcemy dalej się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, aby móc je wykorzystać w naszej działalności. Dlatego startujemy w różnych konkursach, piszemy projekty, aby pozyskać fundusze do realizacji naszych celów. Czy już teraz możemy mówić o jakimś wydarzeniu, które jest zaplanowane w najbliższym czasie? No na pewno będziemy robić coś dla dzieci na rozpoczęcie wakacji, ale jeszcze nie wiemy dokładnie, co to będzie. I rozumiem, że już nas panie serdecznie zapraszacie, tak? Także widzicie państwo, nagrało się, więc jeżeli oczywiście tylko będziemy mogli, to na pewno ten dzień spędzimy tutaj przyjemnie z paniami i z panami z Koła Gospodyń Wiejskich Czerwone Korale. Droga pani Marzeno, chciałabym jeszcze, żeby pani nam sama tak powiedziała, co tak naprawdę pani daje to uczestnictwo w kole? Dlaczego warto do niego się zapisać? Bo być może oglądają nas panowie, którzy jeszcze w tym momencie się zastanawiają i nie wiedzą, czy tak naprawdę warto poczynić te kroki, trochę się może postresować, bo tak jak, drodzy Państwo, sami słyszeliście, te początkowe imprezy do najłatwiejszych nie należały, ale na pewno przyniosły paniom bardzo dużo satysfakcji. Pani Marzeno, warto? Warto. Uczestnictwo w kole daje nam wiele satysfakcji i możemy odkryć swoje różne talenty, o których do tej pory nie wiedzieliśmy nawet. I mamy możliwość spędzać wspólnie czas i nauczyć się czegoś nowego.
Także warto. Jestem trochę wścibska, więc muszę podpytać. Bardzo często na jakichś imprezach powiatowych, gminnych spotykacie się również z innymi kołami gospodyń wiejskich. Jest rywalizacja, czy raczej przyjaźnie podchodzicie do siebie? Póki co przyjaźń, wspieramy się, podpowiadamy sobie. No. Ale dobrze, nie, bo pani Marzena szczerze. Nie wiem, jak to będzie dalej. Póki co jest dobrze. A wymieniacie się przepisami? Do tej pory jeszcze nie zdarzyło się, ale wszystko przed nami. Ale drodzy Państwo, macie teraz niesamowitą okazję, bo specjalnie poruszyłam ten temat współpracy między kołami, a także temat przepisów, bo wiemy, że panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały nam przepis na kartoflaka. Danie chyba, o którym zbyt dużo nie trzeba mówić, bo wszyscy je znamy. Ja przyznam szczerze, że uwielbiam. Wiem, że na pewno dzisiaj wyjdę najedzona, ale jestem ciekawa tego przepisu. Także drodzy Państwo, zapraszam do wzięcia jakiejś kartki, długopisu, zrobienia sobie kawy. No i cóż, drogie panie, idziemy do kuchni wspólnie gotować? Idziemy. Także zapraszamy. Drodzy państwo, tak jak obiecałam, przeniosłyśmy się już do kuchni, gdzie wspólnie będziemy gotować kartoflaka. Pani Mariolu, proszę nam powiedzieć, jakie składniki są potrzebne, żeby zrobić dobry kartoflak. Kartoflak, jaki dzisiaj będziemy robić, to jest kartoflak staropolski. Potrzebne są kilogram ziemniaków, dwie cebulki. Jeszcze wrócę na chwilę do ziemniaków. Obojętnie jakie ziemniaki, czy konkretna odmiana? Obojętnie jakie ziemniaki. Okay. Łyżka majeranku, łyżka mąki pszennej, sól, pieprz do smaku, dwa jaja, kiełbasa cienka śląska i boczek wędzony parzony, około 600 gram. Jeżeli chodzi o kiełbasę i oboczek, to rozumiem, że tutaj też ściśle się trzymamy tych dwóch sztuk i określonej ilości gramów, tak jak pani podała, czy raczej możemy trochę zaszaleć, jak ktoś woli więcej kiełbasy czy więcej boczku, to jak najbardziej. Możemy oczywiście zaszaleć, możemy dodać różne inne mięso, jeżeli mamy. To jest już nasza inicjatywa, co dodamy do... Jeszcze na początku powiedzmy, to oczywiście, drodzy Państwo, podkreślimy jeszcze na koniec całego tego naszego przygotowywania kartoflaka. Na ile, w jakiej temperaturze? 40 minut, 165 stopni. Okej, to w takim razie bierzemy się do pracy. Od czego zaczynamy, Pani Mariolu? Zaczynamy od tarcia ziemniaków. Najpierw wcieramy ziemniaki na... Ważne jest to, żeby były bardzo drobno starte. To jest najważniejsza rzecz. To bierzemy się do roboty. Kolejnym etapem jest krojenie wędliny. Robimy wędlinę w średnią kostkę, najlepiej jest taka do podsmażenia w średnią kosteczkę. Teraz kroimy boczek również w kosteczkę, nie za grubo, żeby była taka równa, ładna kostka. Teraz kroimy cebulkę, również drobną kosteczkę i jeżeli wszystkie składniki już będziemy mieli pokrojone, wrzucamy wszystko na patelnię do podsmażenia. Pani Mariolu, w momencie, kiedy mamy już wszystko pokrojone, czyli mamy pokrojony boczek, mamy pokrojoną cebulę, mamy pokrojoną kiełbasę, co starte ziemniaki, czyli podstawę naszego kartoflaka, co teraz robimy? Teraz podsmażymy sobie wszystkie produkty, czyli znaczy wędlinę i cebulę. Okej, okay, to przechodzimy do kuchenki. Smażymy na smalczyku, tak? Tak, na smalczyku przede wszystkim. A dlaczego na smalczyku? Podobno jest najlepszy. No, też tak słyszałam. W momencie, kiedy smalec się rozpuszczył, dodajemy cebulkę. Po wyjęciu cebulki dokładamy troszeczkę smalczyku i wrzucamy wędlinę też do przesmażenia. Pani Mariolu, kiełbaska i boczek dochodzą nam na patelni. Co w międzyczasie możemy zrobić? Do startych ziemniaków wcześniej dodajemy jajka, łyżkę majeranku, łyżkę mąki i cebulkę. Gdy kiełbaska i boczek pięknie się zarumienią, dodajemy do gotowej masy ziemniaczanej. Przygotowujemy blaszkę o wymiarach 20 na 30 cm, smarujemy ją smalczykiem. Gdy już masa będzie gotowa, wyrzucamy ją na blaszkę, po czym wstawiamy do piekarnika, do nagrzanego piekarnika oczywiście, na 165 stopni. Drodzy Państwo, jak sami już widzicie, kartoflak gotowy, wygląda wyśmienicie, ale żeby się o tym przekonać, musicie sami spróbować przepisu. A my zaczynamy pałaszować. Smacznego!